jak teraz światło i w ogóle w każdym kącie się świeci, tylko były lampy naftowe. Trzeba było kupić naftę, zapalało się i przy takiej lampie robiło się wszystko, szyło się. Wieczory długie były, to kobiety schodziły się i na drutach robiły, szydełkowały, szędły, pierze darły, także to wszystko było tak podobniejsze, bo nawet ja przyszłam do wsi tutaj za mąż w 72 roku, to jeszcze moje wesele było przy lampie, bo u nas na okolonie nie było i dopiero w 73 roku zaczęli zakładać światło u rodziców. Tak było. A nie było lamp? No. O, ze trzy. I to takie były duże. Piętnastki, ósemki. To co to znaczy piętnastki, ósemki? Większe. To jest ósemka. Numer tak zwany. Bo te szkła trzeba było kupować. To się zachodziło do sklepu, to się mówiło, że ja chcę szkło do lampy do piętnastki, do piątki, do ósemki. Bo takie były. Taka była numeracja. Książki czytano tak przy książki czytali. O Jezu, ile mój ojciec wyczytał książek przy mama, przy lampie. Ja lekcje odrabiałam, ja do szkoły chodziłam. To tak, bo mówię, wesele w 72 roku było moje, to ja były lampy na tym mieszkaniu. To nie robiły w salonie, nie były wesela w salonie gdzieś tam jak teraz, tylko w mieszkaniu. Ciemno było. Ciemno, no cóż, jak tam wisiała jedna na jednej ścianie lampa, druga na drugiej, trzecia tam gdzieś z tyłu, no to co to, słuchajcie, no to co to można. W takim razie, jeżeli ona wisiała w jednym pomieszczeniu, to w innych trzeba było mi przynosić te lampy. Albo jak nie było więcej, no to się przynosiło, jak było więcej, no to w każdym tym się wieszało. Na przykład w kuchni, jak u nas w kuchni, jak ja szyłam nawet zimą, bo już później, już jak byłam panienką, no to szyłam, to lampa stała na maszynie pod samym tym i tak wykręcona, o ile tylko się dało. Zapalona i się palił, ten knotarz się napalił i tu aż taki żar było, to trzeba było zgasić, poczekać aż ostygnie szkło, ściąć i znowu zapalić. Tak było. Ja tak mogło zawsze i teraz. Knot z czego się robiło? Knot to takie kupowało się, jak nie to sukna, z takiego materiału sukiennego i się wycinało, wkładało się tam w te maszynki i do środka i się prało. Jak już zabrakło tego kupnego, bo to takie były paski, knoty tak zwane, to były na metry, to tam jak się kupi z 5 metrów na zimę, to czasami przybraknie. A to sklepu też było, jak od nas to było dalej, to było 3 kilometry. To nie było takie kiedyś, jak dzisiaj, że jeżdżę jeden za drugim w sklep, tylko trzeba było naprawdę. To były czasy nie takie jak teraz. Także to wszystko, to dziękuję już.